Wypadek, krwotok, zawał serca. Świadkiem takich zdarzeń może być każdy z nas. I każdy z nas może, a nawet powinien pomóc. Ale wiele osób czeka, aż pomogą inni lub nie wie, jak to zrobić. Z pomocą przychodzi Polski Czerwony Krzyż. W Światowym Dniu Pierwszej Pomocy zorganizował w Białymstoku specjalne pokazy. Waldemar Wierzyński. Miejski autobus, zwykła linia i niecodzienna sytuacja. Jedna z pasażerek potrzebuje pomocy. Proszę Państwa, coś się stało. Czy ktoś jest w stanie pomóc dziewczynie? Mimo że autobus jest pełen ludzi, pomóc potrafi niewielu. Jakby była padaczka, to mniej więcej wiem, co zrobić, ale nic poza tym, zawał serca czy coś, to bym nie wiedziała, czy to jest coś poważnego, czy nie. Człowiek zazwyczaj sobie myśli, dlaczego akurat ja, przecież tutaj tylu ludzi stoi, to właśnie też blokuje. PCK te blokady próbuje zerwać. To jedna z wielu pokazowych akcji z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Ratownicy chcą pokazać, że każdy może znaleźć się w takiej sytuacji. To, czy będziemy wtedy świadkami tragedii, czy udanej akcji ratowniczej, zależy właśnie od nas. Jeżeli nie podejmiemy takiej akcji, to skazujemy na ogół taką osobę na zgon. Wezwanie pogotowia to za mało. Tutaj liczy się każda minuta. Pierwsze 4 minuty jest to czas, kiedy powinniśmy podjąć reanimację, ponieważ po 4 minutach stale obmierają komórki mózgowe. Osoba może nie mówić, nie ruszać się. Kolejną zasadą jest tamowanie krwotoków. Adam zasad pierwszej pomocy nauczył się na szkoleniu w PCK. Zgłosił się sam, został wolontariuszem, bo w takich sytuacjach nie chce stać z boku. Nic nie robię, nie zabija ludzi, obojętne stanie szkodzi ludziom. A żeby pomóc, często potrzeba niewiele. Kilka prostych zasad łatwo zapamiętać. Pierwsze na pewno sprawdzić oddech trzeba. Czy oddycha, czy jest przytomna osoba, czy kontaktuje. Bo chociaż lekarzami zostają nieliczni, podstawową wiedzę medyczną powinien mieć każdy. Pogotowie na dojazd do miejsca wypadku potrzebuje kilku, czasami kilkunastu minut, ale poszkodowanym można pomóc natychmiast, trzeba tylko umieć i chcieć. Waldemar Wierzyński, Obiektyw.